W rocznym planie spotkań bolesławskiego oddziału Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów nie mogło zabraknąć tego przedświątecznego. To tradycja związkowa, że przed świętami bolesławieccy seniorzy składają sobie życzenia i kultywują świąteczne zwyczaje. Święta Bożego Narodzenia to okres spotkań rodziny. Ja w imieniu własnym i zarządu życzę nam wszystkim zdrowia, pogodzenia i dużo szczęścia i zdrowia jeszcze raz. W tym nowym roku 2017 byśmy byli uśmiechnięci, zadowoleni i zdrowi, żebyśmy się spotkali w takim samym gronie, jak dzisiaj jesteśmy. Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów jest jedną z kilku bolesławieckich organizacji, które skupiają mieszkańców w wieku senioralnym. Wszystkie one współdziałają ze sobą na płaszczyźnie Rady do Spraw Seniorów, która działa na co dzień przy prezydencie Bolesławca. Atmosfera tej świąt jest absolutnie niepowtarzalna. To, że możemy w gronie rodzinnym, w gronie przyjaciół spotkać się, symbolicznie przełamać się chlebem, złożyć sobie życzenie, tak jak wszyscy są dobrze dla siebie, to wtedy rzeczywiście ta atmosfera jest dużo milsza. Żebyście Państwo czerpali dużo energii z tych świąt, takiej, która będzie starczała na cały 2017 rok. Żeby ten przyszły rok nie był gorszy, bo wiemy, że obawy są duże co do tego, jak ten rok będzie następny. Marianna Doktor ze Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów jest właśnie przedstawicielką tej organizacji w Radzie Seniorów przy prezydencie. To piękne, że jesteśmy razem. Znowu, kolejny raz w tym roku. Fakt, że ciągle musimy sięgać do naszych emeryckich portfeli, ale chcemy być ze sobą i jak dzisiaj, nie po to, żeby tańczyć, ale żeby złożyć sobie najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne. Życzenia świąteczne złożyli wszystkim przedmówcy, ale najważniejsze na spotkaniu było wzajemne składanie sobie życzeń, które tradycja każe czynić wraz z łamaniem się opłatkiem. No i oczywiście nie mogło też zabraknąć kolędy, ale nie tej słuchanej z głośnika, ale zaśpiewanej.